Cześć, tu Garygon, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Zagrajmy w Factorio. W poprzednim odcinku skonstruowaliśmy sobie ten wspaniały oto, który mamy przed nami, kawałek fabryki, w którym produkujemy zielone płytki. Niebieskie oczywiście. Przecież tyle pociągów z zielonymi płytkami tutaj jeździ, że już po prostu dostałem oczopląsu. Dobra, więc produkujemy tutaj niebieskie płytki, a chcemy produkować poza tym... co chcemy produkować? Pyk. Moduły prędkości. Tak, wyśmienicie, moduły prędkości. Przy pomocy niezwykle skomplikowanych kalkulacji doszedłem do takiego tutaj wzoru, że potrzebujemy 10 automatów montażowych produkujących moduły prędkości pierwszego poziomu, 5 produkujących drugiego poziomu oraz 2 produkujących trzeciego poziomu, żeby produkować 2 na sekundę. Innymi słowy, potrzebujemy 5 takich, 2,5 takiego i 1 taki. No, że takiego połowy automatu montażowego nie możemy zrobić, no to potrzebujemy 2, czyli potrzebujemy 10 takich. No i co? Może bez zbędnego gadania zabierzmy się do pracy. Teraz tak. Myślę, że tutaj moglibyśmy w jakichś takich parach to zbudować. Albo i nie. Chciałbym to, żeby one dzieliły skrzynki, ale może nie ma potrzeby. To zróbmy tak. 3, 4, 5. Tu zrobimy jeden przerwy. 2, 3, 4, 5. Wyśmienicie. Tu potrzebujemy miejsca na łapkę biorącą i łapkę wykładającą. Potrzebujemy mieć skrzynkę taką, potrzebujemy mieć skrzynkę taką. I teraz tak, wy zużywacie 5 takich i 5 takich. No to po prostu zróbmy takich 100 i czerwonych też 100. Wyśmienicie. I ty produkujesz to. Nice. Dobrze, czy teraz możemy to skopiować tak, żeby razem z przepisem szło? Nice, możemy. Pyk. Dobra, i oczywiście musimy zostawić sobie miejsce na ikony. Tu byśmy chcieli tak, tu byśmy chcieli tak zrobić. Ups. Beacon. Wyśmienicie. Teraz tak. Tu zrobimy... Mogłem tak zrobić, żeby też łapało tamto i wtedy to byłoby dla nas bardziej opłacalne, ale troszkę by mi popsuło proporcje, więc już na rzecz troszkę nieopłacalności zrobimy po prostu tak. Tak, i tutaj budujemy raz i od razu sobie sformatujemy to. Pyk. Coś takiego. I tutaj potrzebujemy zbudować 5 modułów prędkości dwójeczek. W tę stronę i w tę stronę. Dobra. Kupimy cię. Raz, dwa, trzy, cztery. No. Dobrze. I znowu to samo. Pyk. Ale tutaj chyba byśmy tak zrobili. I tu produkujemy to, i tu produkujemy to. I tu znowu potrzebujemy skrzynki, pyk. Tak, i łapki. Łapka jedna, łapka druga. I wy potrzebujecie czego? Wy potrzebujecie zaawansowanych. Też wam zrobię 100. I potrzebujecie takich i wam zrobię 50. Pyk. Dobra. Wy zużywacie też czerwone, zużywacie niebieskie. Tutaj zrobiłem dużo. Okej, to co? Prądy. Podłączamy prądy, zobaczymy jak nam wyjdzie. Podłączamy, jak powiedziałem. Nie wiadomo jak powiedziałem. Już nikt się nie dowie. Tutaj zróbmy tak, tu zróbmy tak. I tu zróbmy tak. Ideolo. Dobra. Jedyne, co nam pozostało do zrobienia, to postawić roboporty tutaj. No, zobaczymy, jak to będzie się sprawowało. Dobra, zaczynajcie produkować.
Jest, są już pasywne. Skrzynki zaopatrują moduły prędkości pierwszego poziomu. A, fuck. Rzeczywiście, dobra, wejścia będziecie potrzebowały oczywiście tego. pyk, 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 pyk. A wy będziecie potrzebowały tego. Zobaczymy, jak się podzielą te skrzynki. No i co, pracujecie czy nie pracujecie? Czy ja coś źle policzyłem? Mam nadzieję, że... O nie, chyba źle policzyłem, fuck. O nie, tyle kalkulacji tylko po to, żeby źle policzyć. Damn it. Te oczywiście, one potrzebują ich 4 chyba, tak? Czyli musimy jeszcze raz... Sprawdźmy. Przeprowadźmy jeszcze raz te kalkulacje. Wy produkujecie na minutę 4. Tak? Tak. Czyli teoretycznie... Wy powinniście zużywać... Wy zużywacie 8 na minutę, tak? Tak, czyli na każdy jeden taki przypadają 2 takie. Czyli dobrze policzyłem. I wszystko działa, faktycznie. No, nie ma się co... Jezu, już zwątpiłem w swoje umiejętności. Po prostu to mam całą kartkę rozpisaną. Może nie całą kartkę, troszkę rozpisane. Sobie policzyłem. Uznałem, że będę analogowo liczył. Nie będę opierał się tylko i wyłącznie na kalkulatorze faktoria. No i co, cały czas czekamy, jak rozumiem, na pierwsze takie, wtedy te zaczną pracować, a nie, wy już zgarniacie. I wy tych ile potrzebujecie? 5, tak? Tak. No dobra, zaraz powstaną pierwsze moduły prędkości trójeczki. Excited, zobaczymy. O, powinniśmy już dawno temu je zacząć produkować, no ale oczywiście... A, w międzyczasie tak zwanym, w przerwie... Przebudowałem to troszkę, bo mieliśmy za mało zielonych płytek na nasze potrzeby. Także po prostu dodałem jeden przystanek tutaj i teraz nawet nie musiałem przebudowywać magazynów, tylko po prostu tutaj ten przystanek zmieniłem, gdzie kiedyś było czerwone, zmieniłem na zielone, a tutaj dobudowałem i zmieniłem łapki z tej strony na tą. Także wszystko powinno być git. No i co, produkujecie pierwsze te moduły. O. Strasznie wolno. No dobra. Czyli co, to mamy z głowy. Moglibyśmy zacząć produkować inne moduły, ale na razie chyba nie potrzebujemy jakiejś tam wydajność, produktywność, bleh. Nie ma sensu. Co byśmy w takim razie chcieli innego robić? Chociaż może powinniśmy zacząć produkcję innych płytek. Innych modułów, bo na przykład które są używane, których się używa. Ja tak naprawdę tylko zielonych, niebieskich używam. Zielone redukuje zużycie energii przez maszynę. Nie, my nie jesteśmy green. Produktywność. Maszyna będzie wytwarzać dodatkowe przedmioty kosztem wyższego poboru energii i spadku szybkości. No to jest, rozumiem, opłacalne przy produkcji jakichś tam drucików i tak dalej, nie? Takich podstawowych rzeczy. Mamy pierwsze te, czy jeszcze się produkują? No i idealnie, zostały wyprodukowane i dotarły nowe te i się produkują. O to chodziło, panie. To jest właśnie ta nasza jakość. Moduły prędkości. Włóżmy od razu tutaj 2 i zobaczmy, będzie szybciej pracowało. Liczba źródeł wpływu 3. Tu masz się tylko 2, ale macie plus 50. Wyśmienicie. No nice. Czyli tańcie pierwsze miejsce, które sobie zrobimy pełne modułów produktywności. Teraz tak. Co byśmy chcieli zrobić innego poza tym? Dobra, to dobudujmy te czerwone moduły produktywności. W sensie moduły. To są prędkości, to są produktywności. Ach. Czyli tak, zróbmy po prostu coś takiego. Pyk. Raz, dwa. Dobra, to po prostu sobie zeschematujemy. Nie ma sensu ręcznie stawiać, już chciałem ręcznie robić. Pyk i pyk. I teraz tak. Tak. Możemy nawet to skopiować.
I zeschematujmy sobie 2, 3, 4, 5. Ups. Gdzie to jest? Nie. O to mi chodziło. 5. Dobra. Schematujemy. Tutaj jest ile przerwy? Jeden beacon przerwy. To postawmy sobie beacon. Nie. O to mi chodziło. Tak. Wyśmienicie. Dobra, czyli teraz musimy zrobić coś bardzo podobnego, tylko że drugiego poziomu. To od razu po prostu... A, skończyły się beacony. Dzięki, nie o to mi chodziło. Na razie wyrzucę skrzatki swoje. To jest tu. Na przyszłość sobie postawimy. Pyk, pyk, pyk. Dobra. Tak. Tu oczywiście skrzynka. Skrzynka. W tę stronę, w tę stronę. I ty produkujesz poziomu drugiego i ty żądasz... skupimy sobie stąd. Pyk. Czegoś takiego sobie żądasz. O! Mogłem coś takiego zrobić. Wtedy też by postawiło ghosty tutaj. No jestem. Trudno. Tych nie potrzebujemy, oczywiście, i tutaj musimy zrobić coś takiego. Pyk, 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 ups, pyk, pyk. A, to są tylko 4, czyli co, coś... tak zróbmy. Dobra, pyk, pyk. Ustawiamy to. Aha, muszę z powrotem wrzucić sobie dzisie swoje. Gdzie są? Gdzie są moje roboporty podręczne? Tu. Tu robimy tak. Tutaj skrzynki zaopatrzeniowe. Pyk, 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 pyk. Wy produkujecie trzeciego poziomu. I sobie skopiujemy stąd. Pyk, pyk. Dobra, czyli to jest postawione. Teraz będziemy potrzebowali roboportów. O nie, chciałem zrobić tak. Demyt. Dobra. Nie ma tego złego, nie ma tragedii. Zróbmy tak. To skasujemy. To sobie skopiujemy i wrzucimy tutaj. Czy to jest na takiej wysokości, tak? Tak. Pyk, wyśmienicie. I to kasujemy. Cztery. Tak. A! Inaczej zróbmy. Tutaj tak. Tu sobie przerzucimy to. Gdzie to jest zasilanie? Tutaj jeszcze będzie potrzebne pewnie, tak? Ciekawe, nie mieści się. Coś musiałem źle postawić. No trudno. Ważne, że działa, tylko oczywiście nie działa. Coś źle postawiłem, nie wiem co. Okej. Okay. Jak to nie jesteście? Jesteście podłączone przecież. Wyśmienicie, no to co, zrobiliśmy sobie dzisiaj produkcję. Czemu nie działacie? Czego wam brakuje? Te płytki macie w nadmiarze nawet. Ciekawe, ciekawe. No dobra, a tutaj co?
Lepsze okablowanie trzeba by tutaj zrobić. Niech będzie tak. Trochę mi się to nie podoba, ale... A, teraz to w ogóle... O nie... O nie... Dobra, nie możemy tego tak zostawić, to jest bez sensu. To było ok, dopóki nie zacząłem ruszać. Tak, i ty powinieneś... No, teraz jak żeśmy na spokojnie postawili, to wszystko jest gites. No i nice, wszystko działa. Dobra, zrobiliśmy sobie produkcję... zrobiliśmy sobie produkcję modułów produktywności trójeczek, zrobiliśmy sobie modułów prędkości trójeczek. Teraz tylko kwestia czasu, muszą się produkować. Niedługo będziemy mieli, mam nadzieję, niesamowitej ilości i powkładamy do tych wszystkich beaconów. Także co, mam nadzieję, że wam się podobało. Jeśli tak, pamiętajcie, żeby polubić wideo, zasubskrybować kanał i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Pozdrawiam was bardzo gorąco. Gorygon.